Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które zadała mi youtuberka Antyweszka. To pytanie brzmi tak. Bracie, czy to znaczy, że zostaniemy zabrani zanim pojawi się znak bestii? Osobiście nie wyobrażam sobie, że będziemy na ziemi, kiedy ludzie dostaną wrzodów i dojdzie do tak zwanej apokalipsy zombie. Wtedy nie będzie potrzeby, abyśmy tu byli z Duchem Świętym, bo nikogo już się nie da ocalić. Czy dobrze to rozumiem? Może powinniśmy głosić na temat szczepionki, która będzie obowiązkowa i z dołączonym certyfikatem, na podstawie którego ludzie będą wpuszczani do galerii handlowych. Może ludzie połączą fakty i będzie to wielkie przebudzenie, na które czekamy. Pozdrawiam. Więc ponieważ byłem na Twoim wideoblogu, to zachęcam, abyś zapoznała się z tą książką, bo widzę, że masz Louisa Fogla u siebie, Moje świadectwo. To jest z kolei jedyny zbawiciel tego autora. Teraz wyszła nowa wersja, strona ma adres rlch.pl i tam możecie za darmo ściągnąć różne książki, a jeżeli ktoś chce papierową wersję, no to wtedy papierowa wersja generuje dodatkowe koszty i tylko te dodatkowe koszty są wtedy podstawą tego, żeby fizycznie gdzieś w drukarni zostały zamówione te książki i wysłane na adres. Więc RLCH to jest skrót od Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej .pl i tam między innymi jest ten jedyny zbawiciel. I też do tego tematu jest ta książka. Ona jest tutaj też dostępna bezpłatnie. Komentarz do pierwszego listu do Tesaloniczan Ernst August Bremiker, też na tej stronie RLCH. .pl. O, nawet tutaj jest adres. Może jak przybliżę, to może będzie widać ten adres. www.rlch.pl. I tutaj wiele z tych rzeczy, które pytasz, jest wyjaśnionych. Może najpierw kontekst, z którego to jest wzięte fragmentu Biblii. To, o co pyta Antyweszka, no generalnie z żadnego, bo nie ma w Biblii nic o szczepionkach, nic o certyfikatach, nic o galeriach handlowych i nie przypadkiem tak jest. I tutaj to jest 13 rozdział Księgi Objawienia. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Wielką moc przekazał. Smok, czyli szatan bezpośrednio. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, czyli pokłonili się szatanowi, tak? Oddali, stali się satanistami, jednym słowem mówiąc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę, mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez 42 miesiące, czyli 3,5 roku, czyli to jest połowa okresu siedmioletniego, tak? I teraz dalej. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich.
I dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Czyli nie będzie takiej osoby, która nie odda mu pokłonu. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. Jedynie mieszkańcy nieba nie oddadzą mu pokłonu, ale mieszkańcy ziemi wszyscy mu oddadzą pokłon. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Więc jest widoczna pewna grupa świętych, którzy są tu wspomniani i oni są ewidentnie tutaj obcy temu systemowi, tak? Jeśli i teraz dalej. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, czyli to jest tak zwany człowiek grzechu, człowiek, który jest z ziemi, czyli z Izraela, bo to jest symbol. Z morza to było zwierzę, które pochodziło z pogan, a z ziemi to jest pochodzenia izraelskiego osobnik. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do barankowych albo baranich, zależy jaki przekład, i mówiło jak smok. Czyli wyglądało jak baranek, jak Pan Jezus, podawało się za Pana Jezusa, a mówiło jak diabeł. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Czyli będzie tutaj kult związany z państwowością. To zwierzę to jest odnowione cesarstwo rzymskie, to któremu oddają pokłon, tak? To, które się wyłoniło z pogan. I on tutaj będzie czczony. I czyni wielkie cuda. Ten właśnie człowiek czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi, czyli oszukuje mieszkańców ziemi przez cuda, jakie mu dano czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił. Czyli widać, że to nie jest nic technologicznego. Ten duch zostanie tchnięty, on jest pochodzenia jak najbardziej tutaj niematerialnego. To jest kwestia związana z siłami demonicznymi. I sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. 666, koniec rozdziału 13. I tutaj widzimy, że są takie elementy, które mówią, że kto nie będzie miał takiego znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia, to nie będzie kupować ani sprzedawać, będzie wykluczony ze światowego handlu. Więc pewne tutaj przesłanki do tego pytania antyweszki w tekście Biblii są, natomiast, tak jak mówię, niektóre elementy tego pytania są dla mnie nieoczywiste. Nie chcę odpowiedzieć źle, ze względu na to, że jeśli źle odpowiem, tylko przez to, że nie zrozumiałem pytania. No i teraz podzieliłem sobie wypowiedź antyweszki na kawałki. Pierwsza część. Czy to znaczy, że zostaniemy zabrani, zanim pojawi się znak bestii? No właśnie, znak bestii, nie wiem o co chodzi. Czym w twoim pytaniu jest znak bestii? Jedyny znak w liczbie mnogiej znaki jest w 2 Tesaloniczan, 2 rozdział, 9 i 10 werset. A ów niegodziwiec
przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Czyli widzimy jednoznacznie, że tutaj będzie ten człowiek, przyjdzie za sprawą szatana. Szatana, czyli upadłego anioła, który za sobą pociągnął 1/3 innych aniołów bożych. Jest to dosyć duża gromada, duża siła, duża moc. Dlatego, że jeden anioł opisany w Starym Testamencie w jedną noc wybił 180 tysięcy osób. To jest potężna istota, anioł. A widzimy z objawień anielskich, na przykład w momencie, kiedy przychodzą aniołowie na spotkanie z ludźmi bożymi, że to są ludzie z wyglądu podobni do innych ludzi. Rzadko kiedy są oczywiście całkowicie tak jak ludzie, 1:1. Czasami mają jakieś skrzydła, tak jak widział to Izajasz. Ale generalnie, jeżeli na przykład widzimy w czasie zwiastowania anielskiego, to na początku Ewangelii Łukasza, zdaje się, że ci aniołowie z wyglądu są niepozorni. I teraz, jeżeli tak, to widzimy, że on będzie za sprawą szatana, to będzie ogromna siła, z wszelką mocą, wszelka, czyli każda moc. Będzie miał każdą moc na ziemi. Wśród znaków, właśnie dlatego mówię, że liczba mnoga, znaków i rzekomych cudów. I to jest potężna moc, niezwiązana z tym, co znamy. To oczywiście zanim się ten niegodziwiec pojawi i z nim te znaki, wśród znaków, ale też tutaj warto zauważyć, że nie jest przypisane, czyje są to znaki. Nie jest wyraźnie wspomniane w 2 Tesaloniczan 2, czyje to są znaki. Więc czy jego znaków, czy po prostu wśród znaków takich nadprzyrodzonych. To zanim on się objawi, to kościoła na ziemi już nie będzie. Nie będzie już chrześcijan na ziemi. Wszyscy wierzący w Pana Jezusa, czyli wszyscy chrześcijanie, mają w sobie Ducha Świętego. Każdy wierzący indywidualnie jest świątynią Ducha Świętego oraz zbiorowo cały Kościół jest mieszkaniem Bożym w Duchu. I do czasu, aż Duch Święty jest na ziemi, niegodziwiec się nie objawi. Nie ma takiej możliwości, bo Pismo mówi, że dopiero jak ten, który powstrzymuje, zejdzie z pola. Dopiero jak ten, który powstrzymuje, czyli Duch Święty, zejdzie z ziemi, będzie zabrany z ziemi. W czasie zabrania wszystkich chrześcijan z ziemi, to wtedy ujawni się dopiero ten człowiek grzechu, syn zatracenia. I teraz druga część pytania antyweszki. Osobiście nie wyobrażam sobie, że będziemy na ziemi, kiedy ludzie dostaną wrzodów i dojdzie do tak zwanej apokalipsy zombie. No i to jest bardzo dobra intuicja, dobre oczekiwanie, niemożliwość wyobrażenia sobie tego. W czasie przygotowań do wojny lub jak jest jakaś klęska, państwa wycofują swoich ambasadorów. Chrześcijan ojczyzną jest niebo. Nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Czyli chrześcijan ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, który przemieni nasze znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I jako ambasadorzy będziemy zabrani przed tą klęską, jaka spotka ziemię, przed klęską wielkiego ucisku i przed wojną, bo tak można powiedzieć, skoro to Bóg będzie zsyłał znaczną część tych utrapień, to jest wojna. To jest wojna Boga z ziemianami. I 7 lat ucisku zacznie się w chwili zabrania chrześcijan z ziemi.
Po prostu chrześcijan wtedy na planecie Ziemia nie będzie. Już nie będziemy, no bo każdy król, każdy władca swoich ambasadorów odwołuje z Ziemi. I to oznacza, że nas już wtedy nie będzie. Ciąg dalszy tych pytań, tego pytania. Wtedy nie będzie potrzeby, abyśmy tu byli z Duchem Świętym, bo nikogo już nie da się ocalić. No więc jacyś wierzący się potem pojawią po pochwyceniu i oni będą po prostu na ziemi, a będą na nowo powołanymi, między innymi 144 tysiące żydowskich tutaj przedstawicieli zbawionych ludzi. Możemy zobaczyć to w objawieniu Jana, 7 rozdział. I objawienie, 7 rozdział, mówi o 144 tysiącach z plemienia Judy, 12 tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena 12 tysięcy opieczętowanych i tak dalej. A 7:9 mówi bardzo ciekawą rzecz. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu. I ze wszystkich plemion, z każdego plemienia, ze wszystkich plemion. I ludów, z każdego ludu. I języków, z każdego języka. Czyli po prostu z każdego. Którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, czyli usprawiedliwieni przed Bogiem będą stali i będą w niebie, bo przed tronem baranka, prawda? Z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I co tutaj widzimy? Tutaj widzimy w 13 wersecie: i odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I jaka jest odpowiedź? I rzekłem mu: panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je w krwi baranka. Widzicie? Więc po pochwyceniu będzie tak dużo zbawionych, mimo tych wszystkich prześladowań, że nikt nie będzie w stanie ich zliczyć. I to jest fakt, że oni będą, ale my wcale nie jesteśmy w stanie im pomóc. Ci, którym my głosimy Ewangelię, to jest po prostu inna grupa. Więc moja odpowiedź na to pytanie: wtedy nie będzie potrzeby, abyśmy tu byli z Duchem Świętym, bo nikogo już nie da się ocalić. Wynika jest taka, że będą ocaleni, ale niezależnie od naszych działań. Zupełnie niezależnie. I wtedy, jak się zacznie wielki ucisk, zostanie wtedy zostanie uruchomiony zegar, tak można by powiedzieć obrazowo, czyli na nowo zacznie być odliczane to, co nazywamy Starym Przymierzem. Znaczy, Stare Przymierze według listu do Hebrajczyków bliskie jest zniknienia. Jeśli coś jest bliskie zniknienia, to jeszcze nie znikło, prawda? To, że coś jest bliskie zniknienia, znaczy, że jeszcze dalej trwa. Owszem, jest to końcówka, ale jeszcze jest. Nie jest powiedziane, że znikło. I dopiero jak nastanie nowe przymierze, po 7-letnim okresie ucisku nastanie nowe przymierze, ono będzie trwało 1000 lat, to dopiero w nowym przymierzu już nie będzie starego przymierza. Ale i nowe przymierze, i stare przymierze dotyczy tylko Izraela i Judy. Nigdy przymierza nie dotyczyły Kościoła, bo Kościół nie zawierał żadnych przymierz z Bogiem, nie ma żadnego przymierza z Bogiem. Jesteśmy obcy przymierzą, tak mówi między innymi jeden z listów Pawła. Obcy przymierzą. I teraz, jeżeli popatrzymy na ten okres, to moment pochwycenia oznacza, że wtedy
przerwane stare przymierze z Izraelem będzie miało ostatnie 7 lat realizacji. To mamy opisane w Księdze Daniela 9 rozdział 24 do 27 wersetu. Księga Daniela, 9 rozdział. I tutaj jest powiedziane, 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi, czyli Izraelowi, i Twojemu miastu świętemu, czyli Jeruzalem. I dochodzimy do 27 wersetu. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, czyli po upływie 42 miesięcy i przed upływem kolejnych 42 miesięcy. To, co czytaliśmy w 13 rozdziale objawienia Jana. Tam mamy o tych 42 miesiącach wspomniane. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Ten posąg między innymi, który był wspomniany w 13 rozdziale objawienia. Dopóki nie nastanie wyznaczony kres spustoszenia. Więc widzimy jednoznacznie, że te ostatnie 7 lat wyznaczone Izraelowi, czyli w ramach Starego Przymierza jeszcze, wtedy się rozegra. Po tych 7 latach zacznie się nowe przymierze, tak jak wspomnieliśmy. Ono jest opisane między innymi w Jeremiasza, ale w wielu innych miejscach. I ono będzie dotyczyło właśnie już czasu, które, jak wiemy z objawienia, będzie trwało 1000 lat. Jeremiasza 30. No, ja przeczytam kawałek 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie z chrześcijanami. Z domem izraelskim i z domem Judy będzie zawarte nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu, czyli prawo Boże będzie w ich sercach, tak, wnętrzu. I wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Wszystkie 613 przykazań będzie wyryte na sercach Izraelitów. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a grzechu nie wspomnę. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że to nowe przymierze będzie zawarte z Izraelem i Judą. I o czasie przyszłym też mówi list do Hebrajczyków. Tam jest powiedziane, zawrę nowe przymierze. Ono jest oczywiście możliwe do zawarcia na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Zresztą jak łamiemy chleb i pijemy z kielicha, czasami czytamy fragmenty z Nowego Testamentu, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że to jest krew nowego przymierza. Bez rozlania tej krwi Pana Jezusa Chrystusa przyszłe nowe przymierze nie miałoby podstaw być tutaj zawarte. I też jest bardzo ważna rzecz, że my nie jesteśmy częścią Nowego Przymierza, my jesteśmy sługami Nowego Przymierza, a słudzy nie są uczestnikami. Tam jest słowo, które też oznaczać może kelnera. Kelner to jest ktoś, kto podaje obiad, ale nie jest tego obiadu. My tak jakby służymy Nowemu Przymierzu, ale nie jesteśmy częścią Nowego Przymierza, nie jesteśmy też częścią Starego Przymierza, jesteśmy poza przymierzami jako chrześcijanie. I to jest oczywista rzecz wynikająca z tego, co mówi Słowo Boże. Oczywiście są różnego rodzaju nadużycia w tej terminologii. Niestety są one wykorzystywane do wprowadzania ludzi w błąd. I to jest tak rozpropagowane, bo zresztą Słowo Boże mówi wyraźnie, że nauka ta właśnie, że rzekomo zmartwychwstanie już się dokonało, czyli że już mamy nowe przymierze, rozleje się jak zgorzel, tak? Pismo Święte. To jest właśnie typowy przykład na prawdziwość Słowa Bożego. To, że 99% osób dzisiaj, które podają się za chrześcijan, twierdzi za rzymskim katolicyzmem, że teraz mamy nowe przymierze. Ta nauka się rozlała jak zgorzel, jak rak, i w zasadzie
Nawet wiele takich wspólnot, które mocno zwalczają rzymski katolicyzm, od rzymskiego katolicyzmu biorą ich główny błąd, że rzekomo zmartwychwstanie już się dokonało, że już teraz jest nowe przymierze. Nie, nowe przymierze dopiero będzie po tym, jak zmartwychwstanie się dokona, czyli dokładnie po ostatnich 7 latach wielkiego ucisku. Więc tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby to po prostu pomylić. Mówi o tym Jeremiasz, 31 rozdział, od 31 wersetu i odpowiednie fragmenty z listu do Hebrajczyków, 8 rozdział. I nie należy iść za błędem Filetosa i Hymeneusza i innych błędnowierców, których Paweł potępił. Awu Antyweszka, czy dobrze to rozumiem? Nie wiem, nie siedzę w twojej głowie i tak jak już wspomniałem, używasz specyficznego słownictwa, które być może odpowiada temu, co napisałem. Chrześcijanie będą zabrani przed 7-letnim uciskiem? Tak uczy Słowo Boże? W moich playlistach zapraszam do playlisty Jezus Chrystus przyjdzie znowu. Tam jest już 20 parę odcinków zrealizowanych i zachęcam do tego, żebyś się z nimi zapoznała. Już wspomniałem o tej książce. Na stronie RLCH jest też książka Czasy końca Wernera Misiera. Też można ją sobie ściągnąć i zapoznać się z nią. Wydaje mi się, że ona tam jest. I jeszcze mamy ciąg dalszy pytania. Może powinniśmy głosić na temat, no i to jest najtrudniejsza część pytania, szczepionki, która będzie obowiązkowa i z dołączonym certyfikatem, na podstawie którego ludzie będą wpuszczani do galerii handlowych. Tak, tutaj widzę ostry cień mgły zmiennokształtnego jakiegoś jaszczura. No więc generalnie jest to jakiś scenariusz wyrysowany przez różnego rodzaju fantastów. My mamy się trzymać Słowa Bożego i Biblia mówi, że mamy głosić Pana Jezusa Chrystusa, nie mamy głosić żadnych rzeczy. Paweł żył, apostoł, w czasach, kiedy była legalna zoofilia, była legalna pedofilia. Nawet szanujący się dowódcy wojskowi, jak kiedyś czytałem o tych czasach, mieli młodego dzieciaczka takiej płci, jaką lubili, i oni regularnie nadużywali tego, co my dzisiaj potępiamy słusznie jako pedofilię. Aborcja to w ogóle była na porządku dziennym. Kto chciał, to mordował dzieci jak chciał. I wielożeństwo, związki homoseksualne, czy tam różnej maści transwestyci udający lub też faktycznie posiadający nie takie hormony jak trzeba, bo to też się takie osoby zdarzają. Sam miałem na podwórku koleżankę, która była dziewczyną, ale była najsilniejsza z nas wszystkich i ewidentnie rosła jej broda. Potem się okazało, że hormonalnie ona jest płci męskiej, natomiast genitalia miała żeńskie lub odwrotnie, jakoś tak, bo to jako dziecko tego nie śledziłem. Nie wiem, ile tam jest z tego faktów, a ile zawodnej pamięci człowieka. Generalnie jakieś tam hormonalne kwestie były z tą osobą przeprowadzane. Natomiast są też tacy, którzy sobie różnego rodzaju eksperymenty robią. No i za czasów Rzymu takie rzeczy były na porządku dziennym. A mimo to apostoła Pawła nie widzimy ze sztandarem, żeby zdelegalizować aborcję. Nie widzimy, mimo że to jest morderstwo według Słowa Bożego i to ohydne, bo jedynego sprawiedliwego człowieka, który jeszcze nigdy nie zgrzeszył, się morduje. A tych, którzy zgrzeszyli cudzołóstwem najczęściej, dlatego
ta ciąża jest niechciana, się zostawia przy życiu. Więc jest to jak najbardziej obrzydliwa, ohydna rzecz, ale apostoł Paweł czy Piotr się w ogóle w to nie wtrącali. Nie krytykowali zoofilii jako tako, tylko oczywiście w kościele, w ramach kościoła zoofil nie miał czego szukać, czy człowiek żyjący z żoną ojca swego. Tymi, którzy są na zewnątrz, zajmuje się Bóg. Taka jest filozofia chrześcijańska. Natomiast jeżeli mamy kogoś w środku, który jest cudzołożnikiem, a mieni się bratem, no to wtedy no, taka osoba nie pasuje do chrześcijan. I pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, mówi, żeby oddać taką szatanowi na zatracenie ciała. Ale jak ona już jest na zewnątrz, to już się nią nie zajmujemy. To nie jest nasza sprawa, prawda? I Ewangelię mamy głosić tak jak Paweł, tak jak Piotr, tak jak Łukasz, tak jak Jan, koncentrując się na zbawieniu w Panu Jezusie Chrystusie. Tym ludziom nie pomoże, jeżeli na siłę, załóżmy, morderczynie swoich dzieci powstrzymamy prawnie przed mordowaniem dzieci. Jej serce będzie dalej zepsute i będzie jeszcze miała dodatkową grupę wrogów. Nas, którzy zabroniliśmy jej zamordować kolejne dziecko. To nic nie pomoże. Natomiast jeżeli ona usłyszy o Panu Jezusie Chrystusie i Ewangelia ją uratuje, to ona sama nie będzie chciała kolejnego dziecka zabić. Nawet jak ją ktoś będzie namawiał, to ona tego nie zrobi. Więc naszym celem jest mówić o Panu Jezusie Chrystusie, o nikim więcej. Albo nasza Ewangelia jest prawdziwa, a jest prawdziwa, i wtedy moc jest tylko w Ewangelii, albo nie mamy żadnej mocy i musimy się zająć politykowaniem i przybieraniem pozoru pobożności poprzez trzymanie krótko za dzioba wszystkich, którzy się nie zgadzają z Ewangelią. No to właśnie tak i potem mamy nienawidzących chrześcijaństwo ludzi, którzy na siłę zostali zmuszeni do uczestniczenia w religii rzymskokatolickiej. To jest właśnie błąd rzymskokatolicki, rozszerzanie przymusem, różnymi narzędziami, czy też błąd islamu. Bo zewnętrznie to oni mają mnóstwo wyznawców. Oni tam 5 razy dziennie się modlą i to widać. No tak, ale widzisz ich ciało, ale nie widzisz, co myślą w sercu, nie widzisz, co myślą w duszy, nie widzisz, co dzieje się w ich duchu. Tak samo, jeżeli ktoś jest przymuszany, a nie jest to z niego, to nie ma znaczenia. Dlatego mamy ewidentnie koncentrować się na tym, co jest w Słowie Bożym. Teraz jeszcze jedno pytanie. Może ludzie połączą fakty i będzie to wielkie przebudzenie, na które czekamy. Końcówka wypowiedzi Antyweszki. Pozdrawiam. No więc mam dla ciebie wiadomość, którą być może znasz ze Słowa Bożego, bo gdzieś to może czytałaś, a jeśli nie, to zachęcam, żebyś na swój blog wrzuciła nagranie całego Nowego Testamentu, bo masz naprawdę... Pod wrażeniem jestem, jak wysłuchałem twoje nagranie mojego świadectwa Louisa Fogla i no, przydałaby się nam cała Biblia no, takim głosem jak twój. Może byś nagrała, jeśli ci się zaręba zgodzi. Ten przekład nie ma nagrania. To jest dosłowny przekład Zaręby. Piotra Zaręby. Jego literacki przekład wiem, że jest nagrany audio. Wiem, że uwspółcześniona Biblia Gdańska jest nagrana audio. Wiem, że jest nagranych wiele. Brytyjka jest nagrana. Ale jeżeli nagrałby ktoś ten dosłowny, to mogłoby to być wartością dodaną, z której skorzysta wielu wierzących. Więc tutaj ja na pewno bym sobie ściągnął takie nagrania
dobrze czytasz i warto w ten sposób Bogu służyć. I teraz, jeżeli koncentrujemy się na tym, no niestety ci ludzie, którzy słyszeli Ewangelię przed pochwyceniem, przed zabraniem chrześcijan z ziemi, będą objęci ostrym obłędem zesłanym przez Boga. Także będą wierzyć kłamstwu. Mamy to zapisane w drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Więc widzimy jednoznacznie. Zsyła Bóg na nich ostry obłęd. Kto zsyła na nich ostry obłęd? Bóg. Tak iż wierzą kłamstwu. Jest to osąd Boży. Też widzieliśmy w Starym Testamencie taką sytuację, że prorocy Achaba dostali od kłamliwego ducha kłamliwe proroctwo tak, żeby Achab poszedł walczyć o Ramot Gileackie. Więc to jest jedna z metod sądu Bożego, zesłać na kogoś ostry obłęd. Widzieliśmy to w Nebukadnezarze. Nebukadnezar jadł trawę przez 7 lat, jak zwierzę. I to jest właśnie to, że został na niego zesłany ostry obłęd. I tutaj, i dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czyli widzimy, że to jest sąd Boży, zesłanie ostrego obłędu. Więc to nasze głoszenie do niczego im się nie przyda, takie głoszenie o jakichś technologicznych wynalazkach typu jakaś szczepionka. Osobiście nie jestem antyszczepionkowcem, szczepię się, jestem alergikiem byłym. 60 dawek antyalergicznej szczepionki dostałem, w każdej była odpowiednia ilość miedzi, aluminium, związków rtęci i przez 5 lat 60 około dawek zostało wbite w moje ramię i dzięki temu z człowieka, który ciągle kichał i kaszlał z byle powodu, uczulenie żytotrawy, teraz nawet w sezonie sobie biegam wśród pól żytnich, biegam po trawie, nie powiem, że gołymi stopami i stokrotkami w uszach, ale generalnie korzystam z życia bez większego wsparcia. Jakieś sterydy tylko muszę brać, jak jest naprawdę już ostro. A przedtem, mimo że brałem sterydy, brałem silne leki, brałem antyhistaminowe, to nic mi nie pomagało. Dalej byłem jednym wielkim kaszlem, kichaniem. A szczepionka, jak wiadomo, ona ma te dodatki po to, żeby w tym miejscu wywołać stan zapalny celowo, czyli rtęć, miedź, czy aluminium, czy inne związki zapalne, tak żeby organizm doskonale wiedział, gdzie ma szukać wroga, bo albo musieliby dać w tej szczepionce bardzo dużo aktywnego, czy to w moim przypadku alergenu, czy w innym przypadku dużo zabitych wirusów, czy białek wirusów, i wtedy niepotrzebnie, po pierwsze, ten materiał jest drogi, a po drugie, no, rośnie ryzyko. Im więcej tego takiego czynnika biologicznego się daje, tym bardziej jest to niebezpieczne dla zdrowia, że się przekroczy. Natomiast takie czynniki zapalne, jak tam trochę rtęci, trochę miedzi, trochę aluminium się da, to organizm sobie z tym świetnie radzi, bo dosyć dużo tego sobie zjadamy w zwykłej żywności, jak lubimy wysoko przetworzoną żywność, to tam nawet kiedyś, jak byłem u alergologa, no to ja oczywiście Red Bull czy tam inny energetyk z puszki kończyłem pić, ale na mnie wsiadła pani doktor. Mówi, no, bo ona myślała, że ktoś tam narzekał na te szczepionki, że tu jest miedź i tak dalej, czy aluminium.
No to ty, chłopie, w tej puszce wypiłeś więcej tego aluminium, niż my ci przez rok dajemy w tych szczepionkach. No ten płyn wypłukuje z puszki, a przecież się wypija czasami 6, 7 albo 10 puszek Pepsi, Coca-Coli czy Red Bullów różnej maści, jak się gdzieś jedzie samochodem, czy kawa nawet. No to tych puszek się dużo ten zużywa. No więc ja jestem fanatykiem szczepień. Mi pomogły. Wszystko, jak jechałem za granicę, to pierwsze co, to szedłem do... tutaj akurat jest na YouTubie taki lekarz, który mnie szczepił z Wrocławia. Od razu go pytałem, co mam się zaszczepić, jak jechałem do Chin, czy jak jechałem w tropikalne kraje. Zeszczepił mnie, wystawił mi jakieś tam książeczki. Więc certyfikaty faktycznie szczepienne są. Bez tego, bez takich certyfikatów nie będzie możliwości się poruszać w niektórych krajach, jeżeli się nie ma szczepienia na żółtą febrę na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ale rozciąganie tego na czasy przyszłe jest kłopotliwe. Więc dlaczego? Dlatego, że ci ludzie, którzy słyszeli Ewangelię, już widzieliśmy, i tak będą mieli zesłany ostry obłęd za to, że nie uwierzyli prawdzie, więc Bóg ześle na nich ostry obłęd. A ci pozostali, no to jest napisane, że cała ziemia pójdzie za zwierzęciem. Czytaliśmy to, tak? Cała ziemia. I że będzie to podłoże demoniczne. Więc żadne tam szczepionki, inne cudawianki nie są potrzebne. Widzieliśmy też w objawieniu Jana, gdzieś tam są wspomniane trzy żaby. Jak trzy żaby te demony wyjdą na całą ziemię, to będzie amok, to będzie szaleństwo. Nie będzie potrzebna żadna techniczna sztuczka, żadne urządzenia. Zresztą te legną w gruzach, jak ziemię nawiedzi między innymi szereg trzęsień, klęsk żywiołowych czy cetnarowy grad. Cetnarowy grad, cetnar jeden, to jest ponad 50 kg. Teraz jak spadnie taki grad, gdzie mamy kulki wielkości złotówki, to potrafi zniszczyć samochody. A sobie wyobraźmy, jak spadną 50-kilogramowe wielkości grad. To on zniszczy wszystko. Jak takie coś spadnie, to nic z technologii nie ocaleje. Przesilenia na słońcu zniszczą jakąkolwiek elektronikę. Trzęsienia ziemi zniszczą kable, które biegną po prostu, niezależnie od tego, jakie by to były. Czy tam są kable podziemne, czy też są różnego rodzaju doprowadzenia do różnej maści masztów, to gdzieś w końcu musi być na ziemi, a w wyniku trzęsienia ziemi to wszystko będzie zniszczone. I jakiekolwiek by to nie były rozwiązania technologiczne, wszystko to będzie cofnięcie do średniowiecza, a nawet wcześniej do starożytności. Po prostu całość będzie oparta na duchowej, demonicznej, niezwiązanej z technologiami komunikacji. Szczepionki tu nie mają żadnego znaczenia. Jeden anioł w jedną noc zabił 180 tysięcy ludzi. Już o tym wspominałem. A tu przecież na ziemi będzie 1/3 upadłych aniołów i oni nie będą mieli żadnych ograniczeń. Będą robić co chcą. I oni po prostu będą wypuszczeni na tą ziemię, będą sobie robić co chcą. Tam Legion, nazywam się Legion, te demony nazywały się, które weszły w świnie. I całe stado świń runęło do przepaści. Przecież to są ogromne siły tych demonów. I one będą tu robiły co chcą na tej ziemi. Znamie może być nawet prymitywnym, prostym wypaleniem. Ba, może być to napisane długopisem. A demony już będą wiedziały, kto kiedykolwiek miał tam napisane długopisem coś na czole czy na ręce. Może być prymitywna pieczątka, jak Hindusi teraz, czy na dyskoteki się przystawia pieczątki. To naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Mogą być wypalane, jak się wypala zwierzętom te znamiona. Po prostu ono będzie, to znamie, przyjmowane przez ludzi. I może być takie prymitywne, jak w pierwszym wieku wypalenie.
to demony będą pomagać sprawdzać, kto na prymitywny targ, bo już galerii nie będzie, one będą w gruzach. Na prymitywny targ ma wejść, a kto nie. Galerii już nie będzie. Grad, trzęsienie ziemi zrównają najlepsze zakątki świata zachodniego, zrównają z tym trzecim światem. I to będzie w całości oparte na działaniach spuszczonych na krótki czas upadłych aniołów demonów. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to moje zdanie pomoże Wam się skoncentrować na tym, co mówi Słowo Boże. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Nie puszczajmy wodzy fantazji, bo Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, może przyjść dzisiaj. I mógł przyjść w pierwszym wieku. Paweł, apostoł, już go oczekiwał. I to nie było tak, że no słuchaj, Pawle, nie przyjdę teraz, bo jeszcze nie macie telewizorów, nie macie szczepionek i nie umiecie chipów elektronicznych dawać. Nawet jeżeli te demony i ten rząd oparty na działaniu szatana będzie wykorzystywał jakieś technologiczne osiągnięcia, to są takie gadżety. Oni byliby w stanie w ciągu 7 lat takie technologiczne sztuczki po pochwyceniu wprowadzić nawet w pierwszym wieku. Przecież to jest żaden problem. Tylko, że one nie będą do niczego potrzebne. Ciekawe jest, że 7 lat będzie zbierana broń i palona. Jest to opisane w księdze Ezechiela. To pokazuje, że ta bitwa na koniec 7 lat będzie na prymitywne narzędzia. To nie będą jakieś nie wiadomo jakie rozwiązania. No po tych trzęsieniach ziemi wszystkie nowoczesne bazy z samolotami typu F-16, wszystko to będzie do wyrzucenia. Po prostu te armie będą zwyczajnie musiały wziąć zwykłą gałąź z drzewa i nie będzie żadnego piw-paw, nie będzie czasu, co chwila będą spadać sądy na ziemię, będą trzęsienia ziemi, będą różnego rodzaju leciały grady, będą różnego rodzaju plagi. Pomyślcie, teraz mamy 3 miesiące za sobą korona wariactwa, tak? Niezależnie od tego, czy te działania rządów są adekwatne, czy nieadekwatne, nie wnikam w to. Natomiast jest korona histeria związana z tym, że się po prostu ludzie u władzy, ale też szeregowi orientują w tym, że nic nie wiemy o tej epidemii. Jesteśmy kompletnie bezsilni jako ludzkość. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tylko prymitywne średniowieczne metody typu izolacja. To jest bardzo prymitywna metoda, już w starożytności znana. Izolacja. Nic nowoczesnego nie działa, ewentualnie jakieś śledzenie, ale to też pokazuje te nawroty, jeżeli te dane są prawdziwe z Korei, no to nawroty kładą na kolana największe imperia. No kto ma lepszą technologię do tego, żeby ewentualnie kontrolować chorych, jak nie Stany Zjednoczone, ale one również mają nowoczesne systemy polityczne, które nie pozwalają pewnych rzeczy zrobić. Więc tutaj to jednoznacznie pokazuje nam, że jesteśmy kompletnie jak dzieci we mgle, bezsilni, a co dopiero sobie wyobraźcie, przez 7 lat ciągle coś spada z nieba, ciągle coś wyrasta na ziemi, ciągle coś skacze do gardeł, ciągle coś się dzieje. Narody przeciwko narodom zaczynają działania wojenne, cały czas jest jakaś zadyma i tak dalej, i tak dalej. Co chwila coś się dzieje. To przecież szaleństwo. Teraz nie ma żadnej jakiejś istotnej wojny, jeśli są konflikty, to lokalne gdzieś tam tlą się. Natomiast tam się nie jedzie, tak, z tego powodu, że są tam konflikty. Ale sobie wyobraźcie taką zadymę jak II wojna światowa albo I wojna światowa, jaki plus różnego rodzaju klęski typu cetnarowy grad lecący z nieba, trzęsienia ziemi i tak dalej. To jest dokładnie opisane w Księdze Objawienia. Tam nie będzie czasu na to, żeby armia uzupełniała
swoje zdolności bojowe. Dlatego na koniec tego czasu te armie, które tam wystąpią przeciwko Jeruzalemowi, to będzie dziadostwo. To będą jakieś dzidy, pałki i tym podobne badziewie. Więc i dlatego przez 7 lat będzie się tym palić. Potem w tysiącletnim królestwie, w Nowym Przymierzu. I będzie się po prostu, to będzie masakra oparta na takich zwykłych, prymitywnych działaniach wojennych. Nie będzie tam nowoczesnych takich systemów, bo F-16 czy F-35 czy jakie tam, to w ogóle nie wzleci. Po pierwsze, nie będzie lotnisk po trzęsieniach ziemi. 1/3 okrętów, o ile dobrze pamiętam, też utonie i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju dziwne rzeczy z naszego punktu widzenia, których w ogóle nie bierzemy pod uwagę, wtedy będą się działy i będą codziennością. Nawet nie będzie żadnej możliwości w żaden sposób temu zapobiegać, bo część tych sądów będzie po prostu szalejącymi żywiołami przyrodniczymi. Więc czytajcie Biblię, Słowo Boże. Pan Jezus Chrystus może przyjść jeszcze dzisiaj. Naprawdę warto przyjść do Pana Jezusa jako Zbawiciela. Ratujcie się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Niech Wam Bóg błogosławi. Jeśli macie życzenie otrzymać Nowy Testament, piszcie 739-089-088. Czytaj Biblię, skrytka 31-63500, Ostrzeszów. E-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.